No dobrze, co my tu mamy? Okej... Elo, 320! Dawaj projekt Mała Sklero! Oryginały, żadne ksero! Hej, zmęczona jestem, a poza tym muszę coś zjeść. Ale w sumie czemu nie? W końcu pichcić mi się chce, zwłaszcza w takie dni deszczowe. Zrobimy ciasto arbuzowe. Poważnie? Czemu nie? Ja uwielbiam arbuzy, a ty ciasta. Wilk syty i owca cała. Wylejemy 7 wody! W takim razie do roboty! Hej kochani, jak się już pewnie domyśleliście z naszego rapu, dziś zrobimy ciasto arbuzowe. Już mi ślinka cieknie. Bonjour, przyjaciele! Zaczniemy od wychowienia ciasta! Zgadza się. Dodajemy do mąki proszek do pieczenia i sól. I mieszamy. To twoja działka. Już się robi! Ja w międzyczasie zajmę się czymś innym. Biorę trochę masła w temperaturze pokojowej. Pół szklanki oleju. Super! 2 szklanki cukru. 1. I druga. Dobrze! I żelatynę o smaku arbuzowym. Pachnie jak lato! Nie używajcie sami miksera! Poproście kogoś dorosłego o pomoc! Teraz dodajemy 3 jajka. Jedno po drugim. Jeśli też lubicie gotować, na naszym kanale znajdziecie dużo filmików z inspiracją. Subskrybujcie i klikajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmiku. I 3 jajko. Ciągle miksujemy. Spójrzcie na tę konsystencję. Ale pachnie. O, Su, to twoje? Tak, to aromat waniliowy. Musimy wszystko dokładnie zmiksować. Arbuz i wanilia? Ciekawe. Teraz wymieszamy suche składniki. Dobrze. Tylko powoli, bo inaczej porobią się grudki. Dajcie tu łapkę w górę! Wlałam tu już 350 ml maślanki. Ale nie podoba mi się ten kolor. O wiele lepiej, co? Co powiesz na to? O, właśnie tego potrzebowałam. Czerwień. Dzięki Sami. Dodam kilka kropel barwnika. I dobrze wymieszam. Teraz trochę różowego, żeby wyglądało bardziej realistycznie. Żeby wyszedł nam idealny kolor arbuzowy, musimy zmieszać ze sobą czerwień, róż i burgund. Wow, fajnie ci to wyszło! Podoba się wam? Jeśli tak, to łapka w górę! Okej, zrobimy 4 biszkopty. Musimy więc podzielić ciasto na 4 części. Porada szefa kuchni Samuela! Spryskaj formę olejem w sprayu! I nic nie będzie przywierało! Oto nasz pierwszy biszkopt. Wow, ekstra! O tak! Wow, mógłbym na to patrzeć przez cały dzień! Co robisz? Układam pestki arbuza. Teraz pieczemy przez 30 minut w 180 stopniach. Opowiem wam w międzyczasie kilka ciekawostek na temat arbuza. Wiecie, że arbuz to zarówno owoc, jak i warzywo? Rośnie jak owoc, ale należy do tej samej rodziny co ogórki i dynie. I kolejna ciekawostka. 3 sierpnia to Międzynarodowy Dzień Arbuza. To również oficjalne warzywo stanu Oklahoma. Jest tyle rodzajów arbuzów. Z pestkami i bez, duże i bardzo małe. Możemy wyróżnić ponad 1200 odmian. Dziś dodamy kolejną! O Sami! Wiesz, co bym skosztował? Kwadratowego arbuza! A, uprawia się je w Japonii. Też bym go spróbowała. O, to piekarnik. Biszkopty są już upieczone. Czekamy teraz, aż wystygną. Możemy zrobić w międzyczasie masę. Zmiksowałam białka jajek, cukier puder, sól, masło i aromat waniliowy. Czyli klasyczna masa. Ale jak zrobisz z ciasta arbuza? Daj mi chwilkę, to zobaczysz. Stryk! Podzieliłam masę na dwie części. Jedną odstawiam na bok. Zajmiemy się barwieniem tej. Zmieszam więc wszystkie barwniki, aż uzyskam pożądany efekt. Dawaj, Su! Róbmy już to ciasto! No dobrze. Użyjcie talerza obrotowego, żeby równomiernie rozprowadzić masę. Nakładam na biszkopt pyszną i piękną czerwoną masę. O tak! Bardzo relaksujące zajęcie. Trochę jak medytacja. Pamiętaj tylko, żeby nałożyć równą ilość na każdy biszkopt. Wy też o tym nie zapomnijcie. Co nie, Suzy? Zgadza się. Teraz porozrzucam kawałki czekolady. Tyle wystarczy. I kolejny biszkopt. Dobrze? Pewnie, ale nie nakładaj masy na wierzch. Skończyłam! Pokaż. Aha, super! Teraz patrzcie uważnie. Po to właśnie potrzebny nam talerz obrotowy. I rękaw cukierniczy. Dobrze. Powoli i dokładnie, kochani. Spod masy nie może wystawać czerwony biszkopt. Aha, okej. Teraz wkładamy ciasto do lodówki na 30 minut, żeby masa nieco zastygła. Dobrze, gotowe. Teraz możemy zająć się wierzchem ciasta. Nakładam na górę czerwoną masę. W ten sposób. I dokładnie rozsmarowuję. To chyba twoje. Właśnie tego potrzebuję, dzięki. Nie ma za co. W końcu mogę go spróbować. Nie wolno. Dlaczego? Bo musimy zrobić paski na arbuzie. Załóżcie rękawiczki, kochani. Chyba że chcecie straszyć ludzi zielonymi palcami. Jaki nieustraszony Hulk! Użyję takiej gąbki. Patrzcie uważnie i powtarzajcie za mną. Zacznę od zielonych pasków. Nie martwcie się, jeśli czerwień będzie prześwitywać. Wszystko zaraz zakryjemy. Poproście kogoś dorosłego o pomoc. Będzie wam łatwiej i na pewno raźniej. Kiedy skończycie nakładać zieleń, weźcie się za kolor żółty. To raczej nie wygląda jak arbuz. Zaczekaj, coś ty taki niecierpliwy. Daj mi chwilkę, zaraz zobaczysz. I co ty na to, Sami? Wow, to ja rozumiem! Już prawie kończymy. Użyjmy teraz trochę magii. O tak! Proszę bardzo. Ostrożnie z nożem, kochani! Lepiej poproście dorosłego o pomoc. Okej. Dobrze, ostrożnie. Wow, ekstra! Sami, to dla ciebie. No nareszcie! To jest przepycha! Mamy nadzieję, że podobał wam się ten filmik. Jeśli tak, to łapka w górę. I zróbcie takie ciasto w domu. Pa!